Położysz też na napierśniku Urim i Tumim, które będą na sercu Aaronowym, gdy przyjdzie przed Pana, a poniesie Aaron sąd synów izraelskich na sercu swym przed Panem na wieki. Druga Księga Mojżeszowa 28:30. Urim i Tumim. Napierśnik sądu był częścią kapłańskiego efodu. To właśnie przez Urim, światła, i Tumim, doskonałości, być może drogocenne kamienie, które były przechowywane w woreczku lub kieszeni napierśnika, Pan przedstawiał swoje myśli. W jaki sposób? Tego nie wiemy. Ale to najwyższy kapłan używał tych kamieni, aby otrzymać odpowiedź od Boga. Negatywny przykład tego poznajemy z historii króla Saula, który nie otrzymał odpowiedzi, mimo że kapłan używał efodu, jak to mamy napisane w pierwszej księdze Samuela, 14 rozdział. Słowo Urim zaczyna się od pierwszej litery alfabetu hebrajskiego. Natomiast słowo Tumim od jego ostatniej litery. Może to wskazywać, że niezależnie od sytuacji, Bóg był w stanie udzielić odpowiedzi poprzez kapłana, którego wyświęcił. Urim i Tumim były związane z sądem, czyli stwierdzeniem, co jest słuszne, synów Izraela. Były one w napierśniku na sercu arcykapłana, gdyż ten sąd nie może być oderwany od serca. To przypomina nam, że Bóg jest światłością, utrzymując to, co jest słuszne, a także, że Bóg jest miłością. Napierśnik sądu był noszony na sercu. Było to przed Jahwe, w obecności Boga, który miał szczególną relację z ludem, który odkupił. Nowy Testament uczy, że nasz Pan Jezus Chrystus znajduje się obecnie w bezpośredniej obecności Boga, skąd podtrzymuje nas, wstawia się za nami i dba o Boże prawa w stosunku do Jego ludu. Położysz też na napierśniku Urim i Tumim, które będą na sercu Aaronowym, gdy przyjdzie przed Pana, a poniesie Aaron sąd synów izraelskich na sercu swym przed Panem na zawsze, na wieki. Druga Księga Mojżeszowa 28:30.